Czy w nowosądeckim ratuszu można zarobić 4902 zł, nie będąc prezesem, dyrektorem, specjalistą, a jedynie szeregowym pracownikiem administracyjnym? Pyta na facebookowym forum mieszkańców Nowego Sącza organizacja społeczna Oko Sącz. Można, tak przynajmniej wynika z wystąpienia pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza. Protokół PIP ujawnia, że niektórzy pracownicy zatrudnieni w Biurze Prasowym i Promocji Urzędu Miasta na stanowiskach pomoc administracyjna pobierali wynagrodzenia właśnie w wysokości 4902 zł, inni piastując takie same stanowiska zaledwie 2600. Z analizy wynagrodzeń zasadniczych pracowników wynikają duże różnice w zakresie ich wysokości, choć na co wskazuje raport PIP, wszystkie osoby były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na równorzędnych stanowiskach pomoc administracyjna, a analiza zakresu wykonywanych przez nie czynności służbowych nie wykazała rozbieżności. Państwowa Inspekcja Pracy w swoim raporcie wzywa Urząd Miasta do przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie jednakowego wynagrodzenia, czyli mówiąc najogólniej, do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę, do czego zobowiązuje pracodawcę, w tym wypadku prezydenta miasta, artykuł 18.3c, paragraf 1.3 Kodeksu Pracy. Ponadto kontrola losowo wybranych akt osobowych pracowników zatrudnionych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym wykazała, że różnice wynagrodzeń między osobami na stanowisku pomoc administracyjna, a osobami zatrudnionymi na stanowiskach urzędniczych główny specjalista są niewielkie, pomimo iż zakres wykonywanych czynności, odpowiedzialność, staż pracy i doświadczenie przemawia, i tu cytat, za ukształtowaniem odpowiedniego wynagrodzenia dla osób na stanowiskach urzędniczych. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy doświadczonego samorządowca, radnego Nowego Sącza, Leszka Zegzdę. Ja od dawna jestem przekonany, że kompetencją zarządzającego, szefa, jest wynagradzanie swoich pracowników. W związku z tym uważam, że każdy szef w sposób odpowiedzialny ocenia pracę swoich pracowników i ma prawo wyróżniać, różnicować zarobki między nimi. Nawet jeśli to są zarobki płacone z publicznych pieniędzy? Z każdych pieniędzy. Dobry pracownik powinien być przyzwoicie wypłacany, powinny być mu środki, a jeśli ktoś jest szczególnie ceniony przez szefa, to jest także wyróżniany finansowo, to jest oczywiste. Zupełnie inaczej sprawę ustalania wysokości wynagrodzeń w samorządach widzi inny sądecki radny, Krzysztof Głuc. Zgodnie z przepisami prawa pracy za pracę tożsamą, taką samą, na takich samych stanowiskach z podobnymi zakresami czynności czy równoważnymi zakresami czynności należy się równe traktowanie i nie można tutaj w żaden sposób dyskryminować nikogo z jakichkolwiek powodów, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia, i to jest jedna z fundamentalnych zasad systemu wynagradzania w państwach o takim ugruntowanym systemie prawnym w państwach demokratycznych, i tutaj nie widzę powodu, dla którego te płace miałyby być różne. W tej sytuacji tutaj oczywiście jest zalecenie, wniosek ze strony Państwowej Inspekcji Pracy o stosowanie się do przepisów prawa. Ja zakładam, że ponieważ obniżenie komuś wynagrodzenia jest bardzo trudne i zresztą pewnie nie powinno mieć miejsca, zapewne będzie to się wiązało z koniecznością uregulowania tych wynagrodzeń. Radny Krzysztof Głuc zwraca także uwagę na nieco inny aspekt tej sprawy. Niestety obawiam się, że tutaj w grę wchodzi po prostu w jakiś sposób unikanie konieczności przeprowadzenia postępowania konkursowego, które przeprowadza się na stanowiska urzędnicze, natomiast na te niższe stanowiska nie. No ale to już zostawiam do... To jest wyłącznie moja spekulacja. Nie powinno być z pewnością tak, że te płace są różne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta Nowego Sącza obowiązuje polityka oszczędnościowa, w ramach której prezydent Ludomir Handzel zobowiązał dyrektorów wydziałów, kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych i jednostek budżetowych do m.in. prowadzenia szczególnie oszczędnej gospodarki w ramach limitu wydatków, ograniczania polityki zatrudnienia pracowników do niezbędnego minimum i zamrażania ewentualnych podwyżek wynagrodzeń.